Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajemy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, pójdziemy na szybko do Odgara, sprzedać mu bronię, którą udało mi się wykonać, kupimy sobie eliksir siły u Ezekiela i ruszamy prosto do ruin Vardal. Ale zanim, jest tutaj dziwny gościu w bieliźnie, z którym możemy porozmawiać. Jak podobają ci się moje nowe szaty? Oczywiście mamy nawiązanie do nowych szat króla. Wyglądają wyśmienicie. Wiedziałem, że ktoś w końcu pozna się na moim guście. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję. Dostałam parę sztuk złota. Dobra, do Kowala potrzebuje się dostać, więc przejdziemy sobie tutaj przez całe górne miasto. Raczej nie będę potrzebowała już wracać do mojego domu. Matko, trzeci odcinek pod rząd nagrywam i dalej jakoś jestem nierozgadana dzisiaj. Nie wiem, są dni, gdzie idzie mi lepiej, są dni, gdy idzie mi gorzej. No dzisiaj jest trochę gorzej. Nieważne. Na spokojnie, damy sobie radę. Czy ja dobrze idę? Jak najbardziej. Okej, do Kowala potrzebujemy się dostać. Żaden kłopot. No i pięknie. Witam cię, Odgar. Hej. Mam broń na sprzedaż. Dobrze. Mistrzowskie bronie, grzmot. A jaką ja noszę broń, żeby gafysy nie strzelić? Ja noszę ostrze sprawiedliwości. Hej, ty. Mam. Dobrze. Okej, to grzmot. Postrach rzekarzy. Porządne bronie nie mam i podstawowe mamy oszczep. Pięknie. To by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Kuszę mi też w ogóle zdjęło. Dobra. To co? Ruszajmy w takim razie prosto do teleportacji tutaj u Adanosa i stąd myślę, że udamy się do... Dokąd? No, udamy się do Ezekiela po ten eliksir siły, bo to on miał go, z tego co pamiętam. Dobrze mówię. To miał Ezekiel. No chyba tak. Wiecie, mam już zaćmienie mózgu, ale wydaje mi się, że raczej Ezekiel. Dobra. To tak, do Silbach. Mam nadzieję, że gość jest u siebie, bo nie chce się tam znowu wchodzić na górę. Jesteś tu, na straganiku, czy w domu? Kurde, gościu ostatnio w ogóle tutaj nie handluje, tylko cały czas siedzi tam w fotelu na górze. To trochę dziwne. I wydaje mi się, że to on miał tą miksturę, więc sobie od niego kupimy eliksir siły. I na tym sobie zakończymy te przygotowania nasze ostateczne do wyprawy. Pokaż mi swoje towary, jak najbardziej. Eliksir siły. Już jest w naszym posiadaniu. Pięknie. Mamy sporo mikstur, sporo jedzenia. Myślę, że jesteśmy dosyć dobrze przygotowani. Mamy fajne potrawki, które nam dużo przywrócą życia i dodatkowo dadzą nam statystyki. Możemy założyć zaraz pancerz oczywiście wodnego kręgu, ale to za chwilę. Tylko się przeteleportujemy. Nasz piesek oczywiście został tutaj w Silbach. Będzie tutaj bezpieczny. I przy okazji będzie się miał kto nim oczywiście zająć. Teleportacja do ruin Vardal. Wybierz lokację i do twierdzy Vardal. Jak widzicie, wszyscy już tutaj są na miejscu. My możemy sobie zmienić zbroję i możemy ruszać. Kogo moje oczy widzą? Czy to nie jakiś czas temu biegałeś po całym Silbach w poszukiwaniu jakiejkolwiek roboty? A no dokładnie. Widzę, że Kesselowi udało się zebrać naprawdę ciekawą zgraję ludzi do tej wyprawy. Nic dziwnego. Mnie przekonał w kilka minut. Mówię ci, czuję, że ta wyprawa przyniesie nam sporo złota. Postawię sobie dom, kupię pole i zatrudnię kilku pracowników. Tobie też radzę już zaplanować sobie przyszłość. Jasne. W ogóle jeszcze cię nie okradałam. To ciekawe. To co, mamy wszystko gotowe. Dobrze, że jesteś. Udało mi się zebrać wszystkich pracowników i dwóch specjalistów od sprzętu.
Jeden z nich to Markus. Mało kto wie tyle o łukach, co on. Pewnie nie pisałby się na taką wyprawę, ale ostatnio stracił posadę w Silbach. Drugi z nich to Stone. Chłopak może jeszcze jest młody, ale ma smykałkę do pancerzy. Oj, zdecydowanie. Miałem już okazję ich poznać. Zawsze powtarzam, że świat jest bardzo mały i ciągle wpada się na tych samych ludzi. A to nawet lepiej, nie będę musiał was przedstawiać. Wygląda na to, że mamy już wszystko, czego potrzebujemy. To jak? Jesteś gotowy? No i tak, jesteśmy gotowi, ale zanim to się zapiszemy, bo podobno jak wejdziemy, to nie będzie nam łatwo wyjść z tych ruin. Więc jakbyśmy czegoś potrzebowali, no to warto się zapisać przed i o tym wiedzieć. Nie ma czasu do stracenia. 7500 expa. Najpierw porozmawiaj z Riordianem. Drzwi do grobowca nadal pozostają zamknięte. Żaden problem. No, oczywiście mamy pieczęć, a Riordian jest na zewnątrz czy w środku? Chyba w środku. Oczywiście, że w środku. Ej, ty! Słyszałem o twojej inicjacji na członka Wodnego Kręgu. Od początku mówiłem Kesselowi, że świetnie nadajesz się do tej roli. Od teraz, gdy pokażesz się któremuś magowi wody z pierścieniem Wodnego Kręgu na palcu, będzie on mógł zaoferować ci dodatkowe szkolenie lub towary. Mhm. W innych czasach powiedziałbym, że możesz też liczyć na naszych ludzi w terenie. Ale cóż, sam doskonale widziałeś, czego dopuścił się Volker. No tak. Możesz mi nauczyć kręgów, magii... Jak to jest z tym Wolfzak i Vardal? Tobie też to sprawia problem, co? Właściwie, tak jak większości mieszkańców Archolos. Miejsce to od dawien dawna nazywano twierdzą Vardal. Niegdyś urzędował w nim jeden z najbardziej osławionych generałów Wilczych Synów, pokonany dopiero przez myrtańskich najeźdźców. Według podań, Vardal wybudowano, by chronić legendarny grobowiec Wolfzaka, pierwszego władcy Archolos, znajdujący się głęboko pod ziemią tego półwyspu. Mhm. W ten sposób oddano mu cześć oraz zabezpieczono wielkie skarby, jakie zgromadził podczas swoich podbojów. Dlatego dzisiaj mamy ruiny Vardal i ruiny Wolfzake, a w domyśle ruiny twierdzy i ruiny grobowca. Mhm. Słowa te nawet dzisiaj wywołują strach wśród mieszkańców wyspy, głównie ze względu na straszny los, jaki spotkał ostatnich obrońców twierdzy. Ruszajmy. Ruszajmy. Dobrze. W takim razie umieść kamienny klucz we wrotach i idź przodem. Zbiorę resztę i będziemy zaraz za tobą. Niech Adanos ma nas w swojej opiece. Podziemia Vardal. Otwórz wrota. No kurde, nie? Nareszcie. Wow. Okej. Okay. Czy to będzie jako osobny... Oh yes, to będzie jako osobne miejsce. To znaczy, że szybko gra się będzie wczytywać i zapisywać. No cholera. Okej, okay, mamy na początek takie zwykłe szkielety. Raczej nic trudnego, szczególnego. Ale warto chyba się tutaj... Okej, mamy zombiaka. Dobra, zbroja sobie radzi naprawdę dobrze. Nie wiem, czy jestem w stanie coś tutaj... znaleźć. Okej, okay, zombie jest na 2 strzały. Okej, okay, przyszli tutaj ludzie. Zapasy na czarną godzinę. To miejsce jest większe, niż by można było przypuszczać. Miałeś dobry plan, żeby zabrać ze sobą trochę ludzi i sprzętu. Mhm. Widzicie to miejsce? Tam rozbijemy nasz obóz. To wie, ile przyjdzie nam tu zostać. Strawa, ogień i zmiany wart to nasze priorytety. Mhm. Marvin, chodź za mną. Musimy oczyścić teren. Okej, okay, w porządku. A czy ja mogę teraz te paczki pootwierać od tych ludzi? Czy to jeszcze?
Gdzie moje paczuchy? Nie mam pojęcia, ale mam jeszcze parę mieszków do otworzenia. Dziwny kamyk. Ostryga mi jakaś wpadła. Gdzie te paczuszki są? Chyba, że mnie automatycznie pootwierało te paczki. Ej, nie, no nie, nie pootwierało mi. Gdzie? Niby. Miałam te całe pakunki tutaj i nagle ich nie mam. Dosyć to dziwne. Nie powiem, że nie. Okej. Okay. Przyszło trochę plugastwa. Czy ten szkielet nie miał głowy, czy mi się tylko wydawało? Okej. Okay. Te szkielety są tak spróchniałe, że nawet odlagi by się połamały. Pomyśl, jak miło będzie je ciąć lśniącym rozjemcom. Myślisz, że to już wszystkie szkielety? Wszystkie? Mogę się założyć, że całe ruiny są wypełnione dziesiątkami. Ale może w promieniu najbliższych kilku metrów nie czai się już żadne niebezpieczeństwo. Powinniśmy zawołać pozostałych i zacząć transportować nasze towary. Racja, im szybciej rozpalimy ognisko i wystawimy warty, tym lepiej. Okej, okay, Riordan poszedł po posiłki. Pięknie. Widzę jakiś przycisk. O cholera jasna. Chyba nie jest dobrze. Cholera, to byli dobrzy ludzie. Jesteśmy poddawani naprawdę ciężkiej próbie. Ale nie możemy teraz zrezygnować. Wszyscy byliśmy przygotowani na to, że sprawy mogą się tak potoczyć. Teraz najważniejsze, by ich ofiara nie poszła na marne. Musimy jak najszybciej dostać się do skarbca i zdobyć rozjemcę. Każda minuta tutaj to dodatkowe niebezpieczeństwo. Podczas gdy reszta transportowała towary, udało mi się znaleźć jakiś przycisk przy jednym z piedestałów z posągiem. Może to jakiś mechanizm otwierający kraty? Dobra, czy Kessel mnie czegoś... O matko! Wygląda więc na to, że będę musiał zadbać o to, byś umiał sobie poradzić ze wszystkim, co może nas czekać w tych ruinach. Skoro już należysz do wodnego kręgu, to mogę pokazać ci kilka naszych sekretnych ruchów. Okej, dostałem jakieś premie. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? To miejsce jest ogromne, ale wiem, że Adamus doprowadzi nas do celu naszej wyprawy. Ucz mnie. Okej, okay. O matko, ty możesz mnie chyba uczyć kompletnie wszystkiego. Cześć, Tom. Hej, ty. Jak morale? Jak morale? Będę się czuł znacznie pewniej przy swoich osełkach. Ostra broń będzie tu kluczowa. Okej. Okay. No, część ludzi zginęła. Już wiem, dlaczego nie wrócimy niby. Lud? Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Nie wiem, co gorsze. Front czy to przeklęte miejsce? Okej, okay, rozumiem. A Ilse? Jak morale? Jestem w jednym kawałku. Niczego więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Okej, okay, skarby, tak. I Kandak jeszcze. Jak morale? Całe to zniszczenie. Tak. Dobra, podobno tutaj mamy... Okej, okay, tu jest Kessel. Oczywiście ja widziałam właśnie jakiś przełącznik. Coś się zatrzęsło. Nic się nie wydarzyło. Okej. Okay. Czyli być może jakiś przycisk po innej stronie coś będzie robił. Nic tu nie ma. Tu jest zombie. Okej, okay, no tam się nam oczywiście zawaliło. Widzę, że zostało nas dosłownie
Garstka. A nie, tu są jeszcze panowie. Hej. Okej, możemy wszystkich pytać o morale, ale nie wiem, czy to ma jakiś sens. Hej. Raczej w to wątpię. Ariordian. No dobra, niczego tutaj raczej nie zrobimy. Chociaż widać, że parę osób no nie przeżyło. A może tutaj jest jakiś przycisk jeszcze jeden? Ależ oczywiście, że jest. I on otworzył nam kratę. Doskonale. Wiedziałem, że sobie z tym poradzisz. No. Sprawdź, co znajduje się głębiej w tych ruinach. Ale nie oddalaj się zbytnio. Przede wszystkim ja pomogę... Dobra, już nie będę... Będziemy przedłużać. Podziemia Vardal. Strasznie tu ciemno. Dostałem się do pomieszczenia, które wygląda na główną salę. Nie docierają tu praktycznie żadne płomienie światła. Okej, okoliczne pochodnie rozświetlić. Oh, fuck my life. Ej, jest tutaj gdzieś jakaś pochodnia? Bo nie żeby coś, ale ja nie widzę, nie? Tu jest jakaś pochodnia. Okej, tutaj też coś jest. Okej, coś na mnie wyciągło broń. Szkielet wilczego syna. Dobra. Okej, mają przy sobie tylko kości. Ojej, to miejsce jest naprawdę creepy. Kolejne wrota. Okej, Kessel tu przyszedł. Znalazłem się wreszcie. Udało nam się rozstawić ze sprzętem i w końcu można zjeść coś ciepłego. Mhm. Musimy wrócić do obozu, przeanalizować naszą sytuację i zaplanować co dalej. Będziesz też mógł dobrać się do części naszych zapasów. Mhm. Całe szczęście nie wszystko spadło w przepaść albo zostało po drugiej stronie. Okej. Zaraz do was wrócę. Chciałbym się jeszcze trochę rozejrzeć. Jak tam uważasz, ale bądź ostrożny. Nie martw się, gościu, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Te, panie wilczy syn. Okej, czy mi się wydaje... Czy oni nie są w stanie wejść tutaj? Jakby. Dobra, wydaje mi się, że prawie wszystko rozświetlone. Z naciskiem na prawie. Okej, wygląda, że jest... No, prawie. Tu jeszcze możemy rozświetlić. Rozumiem, że te wrota trzeba będzie jakoś... otworzyć. Co mamy w ogóle w dzienniku? Okej, no obóz to za chwilę, Marvin, pozwól. Telekinezą bym chciała sprawdzić, czy niczego kompletnie... Strona z dziennika, dzień pierwszy. A no właśnie, coś tu jednak było. Zaraz sobie przeczytam tą stronę z dziennika. Strona z dziennika, tom pierwszy. Strona z dziennika. Strona z dziennika. Halo, gdzie jesteś? Mamy. Jak dobrze, że w końcu weszliśmy do środka. Jeszcze jedna noc spędzona w pobliżu tych wilków, a nie zmrużyłbym oka. Wielka sala jest większa niż myśleliśmy. Z powodzeniem pomieściłaby królewski galeon, który widziałem w porcie. Szkoda tylko, że nie przywitały nas kufry wypełnione złotem. Razem z Sevinusem zrobiliśmy wstępne rozeznanie w terenie. Jest ciemno i cholernie wilgotno.
Nie wiem, jakim cudem udało mi się rozpalić te pochodnie. Joris była sprytniejsza, bo użyła zaklęcia, które zdobyła na ręku. Keran poszedł swoim zwyczajem w swoją stronę. Mam nadzieję, że nie wpadnie w tarapaty. Na razie gówno widać, ale z czasem nasze oczy powinny przyzwyczaić się do ciemności. Rozbiliśmy obóz w pobliżu jakichś posągów. Jutro powinno być już lepiej. No nie wiem. Jak widzisz, miejska tawerna to nie jest, ale myślę, że pomoże nam to przetrwać najbliższe kilka dni, które przyjdzie nam tu spędzić. Jest tu miejsce, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego. Wiele więcej nie zdążyliśmy przygotować. Jeśli masz jakieś pomysły, co można jeszcze tu postawić, to porozmawiaj z robotnikami. Okej. Okay. O ile wystarczy im materiałów, to z pewnością szybko to przygotują. Spoko. Jakieś rady? Nie bez powodu wzięliśmy ze sobą tylu wykwalifikowanych pracowników. Jeśli napotkasz na swojej drodze coś, z czym sam sobie nie poradzisz, możesz w każdej chwili wrócić do obozu i poprosić kogoś o pomoc. Co powinienem teraz zrobić? No co, już zapomniałeś? Naszym głównym celem jest odnalezienie rozjemcy. Legendy opowiadają o tym, że potrafi on zjednoczyć ludzi nawet w najżarliwszym sporze. Nawet jeśli to tylko pogłoski, to samo odnalezienie miecza z pewnością nakłoni przesądnego przeora do zajęcia się tematem lichwiarza. Musimy zbadać całe to miejsce. Rozjemca z pewnością jest dobrze ukryty. Rozglądaj się dokładnie. To miejsce pewnie aż roi się od pułapek. Na pewno. Co z drogą powrotną? Budowa przeprawy, która utrzyma nas wszystkich, pewnie trochę zajmie. Po ostatnich wydarzeniach nikt nie zamierza ryzykować przechodzenie nad tą przepaścią po byle kładce. Materiałów nie ma zbyt wiele. Dlatego jeśli tylko znajdziesz coś wytrzymałego, to zawołaj chłopaków, by sprowadzili to do obozu. Okej. Dobra. Widzę, że Stone ma swój... Ej, ty! Kącik. Może mnie też uczyć. To miło. Hej. Ilse. Okej, widzę, że faktycznie mogę ich zabrać i oni też mogą mnie czegoś uczyć. Odnośnie tych robotników, to czy ja mogę coś im tutaj zasugerować? Faktycznie. Hej. Czy nie za bardzo? No nie wiem. Wejgo. Dobrze, że jesteś. Chciałem ci tylko powiedzieć, że udało nam się posegregować większość z dostarczonych zapasów. Spoko. Wszystko możesz znaleźć w skrzyniach wokół kolumny. Weź tyle, ile potrzebujesz. Okej, okay, skrzynie wokół kolumny. Natrafiłem na jakąś zagadkę. Okej, okay, nie mogę powiedzieć ci nic. Jakieś pomysły, gdzie zacząć poszukiwania rozjemcy? Według starych zapisków, miecz ten był uważany za jeden z największych skarbów tego rodu. Podobno był wręcz otoczony czcią. Myślę, że powinieneś się rozglądać za czymś w rodzaju skarbca lub świątyni. Mhm, dobra. Wiecie co, bo jest fajna sprawa, bo można znaleźć sobie mapę ruin. Fajnie by było z niej skorzystać. Dobra, zapasy, tak? Skrzynie jakieś. Cześć, Duster. Okej, okay, no, ty mnie możesz wydobywania złóż, leofa, stolek. A ty? Uwe, po prostu się rozglądasz, dobra. Wokół kolumn są jakieś kufry. Ciekawe gdzie? A tu są skrzynie, dobra. Okej, pakunek od Dimy. Ja zabieram od razu wszystko ze sobą. Bo to są moje pakunki, które zdobyłam, więc fajnie by było je pootwierać. Moje pakunki. Otwieramy. Okej, mamy jedzenie od Bastiana. Ciastka z miodem, miód od Bewina. Dima nam dała parę zwojów. Ernesto dał nam filet rybny. Rita wino. Frida nam dała też parę skór. Węglarze oczywiście węgiel i pochodnie. Okej, sporo rzeczy mamy, to dobrze. Otwieramy oczywiście wszystkie te pakunki. Bo to nie ma co zwlekać z tym. Mam mrocznego paladyna nawet.
Bardzo gruba ryba, otwierana muszla. Dobra, to możemy tak. Te otwierane muszle i grube ryby, to można by było nawet sprawdzić. Ale tak, zacznijmy sobie... Żadnych mikstur stałych nie dostałam, ani broni, ale... Mamy na przykład filet rybny, który daje nam HP. Mamy trochę miodów. Dobra, ogólnie mamy tego dosyć dużo. Dobra, chodźmy w takim razie. Zacznijmy od czegokolwiek. Najpierw bym się przeszła, może zaczęłabym od prawej strony. Czyli od tego miejsca na przykład. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Mamy tutaj kowadło. Jest szkielet, który właśnie wstał mi wpierdzielić. Zardzewiały miecz. Okej, to wygląda, jakby można było to otworzyć. Coś się stało po drugiej stronie. Nie wiem, czy słyszycie ten dziwny dźwięk. Tak jakby ognik był za ścianą. Dziwny wiersz oraz zwłoki. Węgiel, łupka żelazna i bryłka rudy. Dziwny wiersz to był, tak? Dziwny wiersz. Okej, te przepisy to mi niepotrzebne. Coś się dzieje tam za ścianą. O matko, znajdę to? Mam cię. Widzą cię, choć ty ich nie. Cieniem kroczą tuż za tobą. Sny i wizje tworzą twe. Idą zawsze twoją drogą. Szepczą, skrobią, obserwują. Spójrz za siebie, odwróć głową. Zastygają, zatrzymują. W kamień zmienią się na nowo. Okej, to nie brzmi zbyt pozytywnie. Tu mamy kuźnię. Podejrzewam, że jeżeli będziemy chcieli coś wykuć, to to będzie odpowiednie miejsce. Tam faktycznie za tą ścianą coś jest. Ale nie mogę tutaj... niczego kliknąć. A nie, mogę. Coś się nam otwiera. Czy to jest teleport? Mamy ognika. I ten ognik to... Nie, to nie ten ognik mnie przeniósł. Okej, tu są kolejne zwłoki. Ale zanim może przejdę dalej, to się wrócę. Podziemia Wardal. Manuskrypt zielarski. Dobra, bym chciała się rozejrzeć dokładniej. Ten ognik tutaj. Ty mnie nie atakujesz. Dobra, tu są rzeczy w ogóle. Jest też stół alchemiczny. Mogę podnieść sobie tą moją pochodnię? Chyba nie. Ekstrakt many, esencja... Okej. Coś tu przylazło mnie lać. Szkielet skrytobójca. Okej. Niczego tu nie znajdę. Znowu coś znalazłam i... Jest tutaj naprawdę sporo notatek. Dziwny wiersz, manuskrypt zielarski znalazłam. Nie byłbym sobą, gdybym w tak fascynującym miejscu nie dokonał kilku powierzchownych badań nad właściwościami tutejszej gleby. Wyniki jednak przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Choć nie widzę w okolicy żadnych roślin, ziemia w Wolfzake pozwala na uprawę różnych ich gatunków, łącznie z niezwykle wymagającym korzeniem leczniczym. I to z dala od światła słonecznego. W ciągu niespełna miesiąca wyrósł mi całkiem pokaźny krzak, który w normalnych warunkach potrzebowałby aż 6 miesięcy. Gdybym tylko miał więcej czasu, z pewnością poświęciłbym go na szersze badanie w tej materii. Muszę mieć nadzieję, że przyszłe pokolenia znajdą sposób, aby hodować rośliny w podobnych warunkach. No dobra. My przejdziemy sobie teraz tutaj, tylko się upewniam, czy przy tych regałach niczego nie ma.
Wygląda, że nie, a tutaj jest pan mag, który będzie mi robił problemy. Oh, fuck me. Dobra. Pan szkielet mag, proszę mi dać spokój. Okej. Okay. Eliksir wzmocnienia ducha, sekrety chromów, czy chramów tam było? Chramów, tom pierwszy, drugi i chyba trzeci? Nie. Możemy chyba się przenieść gdzieś dalej, ale ja bym na razie nie chciała. Okej, okay, to są receptury różne na eliksiry. W sumie spoko. No, i to na stałe eliksiry. To tak chyba, gdybyśmy nie mieli. Błękitny orzeł. Schemat na łuk. Szkoda, że nie da się tego odpalać. Widzę, że nie mogę się teleportować. Miażdżyciel. Mamy kolejny schemat. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, tak. No nie możemy się teleportować. Nie ma czego plądrować. Okej, regał na książki to było z drugiej strony. Strona z dziennika, dzień trzeci. Nie znalazłam dnia drugiego. O, proszę bardzo, żeglarz burz. Ale to pod zręczność broń. Mam nadzieję, że na siłę coś znajdę. Kusza pokryta magiczną rudą. Czy wy widzicie tą kuszę? Wymagana siła 200. Premia do walki kuszą 5. Moment, jeszcze światełka nie zebrałam. Księga skryby, antyczna włócznia i wir. Czy tutaj będzie broń dla mnie? Po tej stronie? Nie. Niestety nie znalazłam żadnej broni jednoręcznej pod siłę. Rozumiem. Ale może jeszcze ją znajdę? Rozumiem. Dobra. Rozumiem. Przede wszystkim kusza. Rozumiem. Łupka żelazna, bryłka rudy, język ognistego jaszczura, serce gargulca i serce lodowego golema. Mamy serce lodowego golema. Fak, dębowy, nie chciałam czytać. Już to znam. Ale dobra, niech będzie. Żeglarz burz, no to jest podzręczność. Rozumiem. Mikstura odnowy many, eliksir ducha. Rozumiem. Możemy to oczywiście przeczytać sobie. Rozumiem. Odnowa many też. Już to znam. Rozumiem. Dobra, i tutaj raczej już też nic ciekawego. Te kartki. Dzień pierwszy i dzień trzeci możemy sprawdzić. Gdyby nie Iori, schodzilibyśmy w kółko kolejny dzień albo i noc. Cholera wie, jaką porę teraz mamy. Dziewczyna przewertowała parę stron tej starej księgi i proszę, trafiliśmy do biblioteki na niej i na Kerranie zrobiła wrażenie. Ale ja chętnie zobaczyłbym w worku coś więcej niż parę monet i zardzewiały kielich. Zatrzymaliśmy się tu na chwilę, żeby odsapnąć. Kończy nam się suche drewno, więc Kerran spalił trochę tych starych książek. Dostało się nam za to od Joris, ale i tak nie mogliśmy nic z nich wyczytać. Z Sevinusem jest coraz gorzej. Gada od rzeczy o jakimś cieniach i ciągle łazi z kąta w kąt. Dałem mu trochę wina. Może się po nim trochę uspokoi. Na wszelki wypadek zabrałem od niego klucz do warowni. Lepiej go pilnować. Okej, klucz do warowni. Dobra. Tym teleportem oczywiście możemy wrócić, ale ja się muszę upewnić, czy zebrałam wszystko z tych regałów. Bo nie znalazłam broni pod... nie znalazłam broni... A tu jeszcze jest regał. Mam cię. Magiczne ostrze z czystej rudy. Właśnie tak coś czułam, że nie zabrałam wszystkiego. Sporo schematów. Tu jeszcze coś będzie. Eliksir siły. Okej, czytamy. Magiczne ostrze z czystej rudy. Łupka żelazna, bryłka rudy, serce kamiennego golema, skóra trola, skórę, serce gargulca. Nie mam tego serca gargulca, nie wiem gdzie tego szukać. Ale wygląda na to, że to już wszystko z tego miejsca, z tej części przynajmniej. Serce gargulca. Skąd ja to wezmę? Znaczy, tutaj są gargulce, ale to są tylko posągi. Ale może będę w stanie... Stone?
Hej. Niestety ty dla mnie nie wykujesz. Warsztatu łuczarskiego też nie widziałam na razie nigdzie. Dobra, to musimy iść w takim razie dalej. To może dalej chodźmy sobie w lewo. Tym razem w tę odnogę. Tym razem schodzimy w dół. Okej, okay. Szkielet wilczego syna. Spoko. Jest was tu więcej i tu chyba była zjawa, która właśnie zniknęła. O, shit, dobra. Jeszcze mi brakuje, żeby mnie jakiś szkielet zastrzelił. Dobra. Wiecie co? Weźmy się wyleczmy czymś. Nie wiem, może takim większym eliksirem. Nie wiem, czy jest sens zbierania z tych szkieletów czegokolwiek, ale potem jak będą mi się walać, to się mogą zrobić problemy. Czy tu jest dalsze przejście? Nie, tu jest zawalone kamieniami. Okej, okay, możemy rozpalić sobie oczywiście tutaj miejsca. Mamy jakieś bełty, jakieś zwłoki. Niczego tu nie znajdę. Strona z dziennika dzień drugi tutaj był. To zaraz sobie oczywiście przeczytamy dzień drugi. Nie wiem, czy ja dobrze chodzę sobie po tych ruinach. Czy o niczym nie zapominam. Muzyka jest tutaj dosyć przytłaczająca. No i tak jak mówiłam, tu jest warsztat, okej. Okay. To miło. Tylko gdzie ja wezmę sobie serce gargulca znajdę? To już chyba trochę gorzej. A czy ja mogę powiedzieć, żeby tutaj mi odgruzowali te kamienie? Co mówi dziennik? W pomieszczeniu wyglądającym jak dawna sala treningowa znalazłem wielkie kamienie. Zdaje się, że za nimi jest dalsze przejście. Może Duster mógłby mi z tym pomóc. A no właśnie. Czyli tak jak myślałam. Tą stronę z dziennika zaraz przeczytamy sobie. Tylko najpierw wróćmy faktycznie do Dustera. Trochę poszłam naokoło. Może faktycznie będzie w stanie nam to wysadzić. Gorzej, jeżeli się zawali, tak to inne przejścia się zawalą. Duster powinien być gdzieś tutaj i chyba tu, dokładnie. Ej, ty! Znalazłem jakąś zawaloną salę treningową. Może znajdziemy tam coś, co pomoże przedrzeć się w głąb twierdzy. Niestety, nie mamy nawet co marzyć o wysadzeniu tego gruzowiska. Po ostatnim trzęsieniu nie możemy ryzykować. Będziemy musieli pomachać kilofami. Zbierzemy sprzęt i wyruszymy najszybciej, jak to możliwe. Będziemy czekać na miejscu, jeśli coś znajdziemy. Mhm, okej. Okay. A czy coś Riordanowi mogę powiedzieć? No. Nie. No dobrze. Gdzie ja znajdę serce gargulca? No na pewno nie mam takiego czegoś. Możemy, wiecie, skoczyć sobie do tego miejsca, gdzie jest ta kuźnia. Na przykład i spróbować sobie wykuć broń, ale no... Skąd bym wzięła serce gargulca? Mistrzowskie bronie. Antyczna... Dobra, nie. Musimy zrobić tak. Magiczne ostrze z czystej rudy. No właśnie, nie mam tego serca gargulca. Kurde, ja nawet nie mam tego prostego noża. Właśnie mi się teraz przypomniało. Chyba, że mi Frida dała. Dobra, czyli tutaj mamy ogarnięte. Co najwyżej możemy zajrzeć, jak tam sobie panowie w sumie radzą. Jak tam? Dobra, może gościowi nie będę... Ej, ty! Dobra. Okej, okay, gościu poszedł dalej kopać. Dobra, to niech sobie kopie. To my może w takim razie udamy się... Właśnie, przy okazji muszę sprawdzić. Ja naprawdę nie mam noża, prawda? Czy? Tak. Muszę gdzieś znaleźć jakiś prosty nóż. Bo to tak, wiecie, niefortunnie. Te wrota trzeba będzie jakoś otworzyć. I to wygląda jak oczywiście gargulec. Oh, wait a minute.
Tu coś potrzeba będzie wsadzić w te miejsca. Dobra, czyli teraz w sumie nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do góry i na dół. Tylko wiecie, żebym ja nie ominęła sobie zbroi. Bo przed nami powinien być właśnie labirynt po zbroje, krypta z itemami. No to żeśmy tam raczej byli. Dobra, wejdźmy sobie tutaj w górę. Już mamy pierwszego jakiegoś szkieleta. Idzie i tak całkiem nieźle. Okej, okay, podziemia Wardal. Dostałam nowy wpis. Okej, okay, co on nam mówi? Okej, okay, Duster w sali treningowej. To odpalę sobie tutaj te pochodnie i pójdziemy sprawdzić. Na razie tam nie przechodzę, bo to bez sensu. Sprawdźmy tą salę. Wiecie, fajnie by było najpierw sprawdzić całą jedną połowę, dopiero potem drugą, a ja te zwłoki badałam. Chyba nie. Miecz wilczego syna miał przy sobie. Typowo. Jak tam? Odgruzowane? Odgruzowane. Udało nam się przekopać przejście do niższego poziomu. Gdy tylko odpadły pierwsze głazy, poczuliśmy straszliwy smród. Może to było tylko echo, ale słyszałem też jakieś... Okej. Okay. Dzięki. Może to gargulce po prostu sobie tam żyją na dole. W sumie to bym się nie obraziła. Strażnik grobowca. Okej, okay, czyli tutaj był jakiś grobowiec. Okej. Okay. Mogę otwierać sobie te sarkofagi oczywiście. A w środku? Drewno do wyrobu broni, eliksir many, zardzewiały miecz i krąg czwarty tom drugi. Kolejny sarkofag, tym razem z drugiej strony. Drewno do wyrobu, stara moneta i wielki miecz strażnika. Dostałam jakiś wpis. Okej, okay, musimy iść do Riordiana. I tutaj już nic nie zrobię, rozumiem. To weźmy na szybko, sprawdźmy sobie telekinezą. No nie, wygląda, że nic tu nie ma. Strażnik grobowca. No dobra, to chodźmy do Riordiana. Jeszcze i myślę, że sobie też zakończymy w tym miejscu po rozmowie z nim. A potem będziemy mogli sobie iść dalej. Myślę, że w sumie mogłam też wziąć kogoś, ale na razie sobie radzę, więc... Natrafiłem na jakąś zagadkę. Znalazłem ten dziwny miecz. Tak, to zdecydowanie wygląda jak klucz od jakiegoś mechanizmu. Aha. Będziesz musiał teraz poszukać odpowiedniego otworu, by go wykorzystać. Może gdzieś w pobliżu wrót. Oj, zdecydowanie. Dobra, to już czaję. Dobra, moi drodzy, to zrobimy to już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. No i co? I myślę, że w kolejnym... Bo go nie zrobiłam sobie na początek odcinka tego save'a. Myślę, że w kolejnym będziemy zwiedzać drugą połowę i uda nam się być może otworzyć środkowe wrota. Tak czy inaczej, trzymajcie się i cześć!